No i dotarłem do koło brzegu. Pustynia, skurwysyn. Witajcie grzesznicy. Dziś pokażę wam, co mi się przytrafiło w koło brzegu. To jest spis 13. Tego czołka nie ma, całe szczęście. Całe szczęście. Honey, I'm home! Co ty w ogóle robisz? Będziesz w tym karczu bermudzkim. Co ci mam powiedzieć? W czasy i po czasach. Czas leciał szybciej niż noworodek na podłogę. A po drugie, nie mogło tu zabraknąć głównych gwiazd programu. Ale za to dowiedziałem się, jak podrywać kablice. Aż się wolę zapytać, ale jak? Jedynie chujem w potylicę. Dobra. Stawka z kołbrzegu. Kiedy odpalisz kłaka, to powiedz na klimacie, gdy otworzysz browara, powiedz na klimacie, gdy otwierasz flaszkę, wypij zdrowie na klimacie, byle byś czuł się na klimacie, tak, siostro bracie. Kiedy odpalisz kłaka, to powiedz na klimacie, gdy otworzysz browara, powiedz na klimacie, gdy otwierasz flaszkę, wypij zdrowie na klimacie, byle byś czuł się na klimacie, tak, siostro bracie. Ty pytasz co tam u nas, jest to u nas. Przyja nam fortuna, cieszymy się z tego, co mamy, czyli te ulice, bramy, które tak kochamy. Jebane przypały, czyli nic nowego i też nic miłego. Mimo to kocham swoje życie, choć więcej złego niż dobrego. A zegar zapierdala po tarczy, nie patrzymy na niego. A ten co? Edward. Co się gapisz z wyrolu? Noż kurwa niebywałe. Mewa nad morzem. Wiesz, że nie musisz spieszać aż do koło brzegu, by oglądać ptaki? Mogę ci pokazać swojego. A, oszczędź nam tego horroru. Tak, horroru. Dziewczyny na cmentarzu nie narzekają. Ja pierdolę, co za pojeb. Jestem rozjebany jak samolot po wizycie Jana Kaczyńskiego. No ale w końcu za to mnie kochacie. Przejdźmy może lepiej do pierwszej nocy. O to chciałem się udać. Zapytałem was. No to wygrał cmentarz. I tak, zrobiłem tak. Żółtymi napisami oznaczyłem siebie. Czyli to co ja mówię. A czerwonymi napisy to co mówią duchy. Witam. Jestem sam. Szpagier mnie podwiózł. Właśnie zmierzam na cmentarz w Kołobrzegu, który jest 24 na dobę. Jest jakoś 4 godzina, już mówię. Chodźcie chwilę. Jest 12 po północy. I jestem sam. Super, nie? Normalnie ludzie tu przyjadą na wakacje, nie? Ale przepraszam, na polowanie. No nie jestem normalny. Cmentarz? Tak. No i cmentarz. O, jestem. Ładnie. A gdzie zaczynamy trochę mógł tu? Gdzie metrzkami jest to? Powiem tak, nie? No zróbmy to wizor, a jestem sam. A wrzucą sobie jakieś jakby kroki, to było ciekawe.
podróżba dość długa, fuj. Ty ja w pokoju. Czy mogę mówić SB7? To podłączam SB7, jakby co. Ale masz czytnik, fajnie, to masz tych. A dookoła jest sam las. Jesteście tu, nie? Przechodzę w pokoju. Dzięki za to. Zajebiście jesteście. Tam może mówić przez to urządzenie. Ilu was tu jest? A możecie mi podać swoje imiona? Przeszkadza wam moje towarzystwo? Dziewczyno, jak masz na imię? Dziewczyno, ślicznym głosem, jak masz na imię? Możesz się przedstawić? Czy mam sobie stąd iść? Zmierzam ku wyjściu. Miło było was poznać. Co mnie dzisiaj było, miło was poznać. Dzięki za odpowiedzi ogólnie. Miło było was poznać. Na razie. Muszę przyznać, że samotna noc na cmentarzu była bardzo ciekawa. Ciekawsza by była w klubie GoGo i nie robię sam. No i ostatnio można było odczuć czyjś wzrok na plecach. Ty coś jak spojrzenie żony po twojej wypłacie. Przecież ja nie mam żony. Żeby tego brakowało. Ale za to masz parę rąk do trójkąta. A jakbyś umiał jeszcze operować stópkami, miałbyś całkiem zacną orgię. Znasz może dobrego egzorcystę lub nie chcę adoptować nienoszonego demona? Oddam złe ręce. A to można trafić jeszcze gorzej? Gdybyś miał kiedykolwiek własne ciało, wpierdoliłbym cię siłą do okna życia, boś podczas snu wykonał na tobie eutanazję. Właśnie wpadłem na pomysł, jak wykonać aborcję i eutanazję jednocześnie. I tak nas zawiadomą jest mów. To całkiem proste. Wystarczy przed porodem zawsze kobiecie pizdę. Muszę ci przyznać, że to jest pomysłowe. Wiem o tym, a przed wami noc druga.
i dotarliśmy. Na 4 punkty. Mamy grabki. Jeśli ktoś tu jest, może zbliżyć do tego urządzenia. Mamy bliżej podejść? Ktoś tu jest? Co się do mnie chcecie? Ilu was tu jest? Hej. Od ilu lat już jesteście? Od ilu lat już nie żyjecie? Możesz pojechać do tej kamery? Chcesz pokazać? Tamtej nocy z jednego z grobów wyskoczyło mi jakieś dziwne stworzenie. Wyglądało jakiś wielki pies z uszami królika. Uwierzcie lub nie, ale to nie było zwyczajne zwierzę. Wiem jak to brzmi, żyłem tylko, że na kamerze nie udało mi się go uchwycić. Ponieważ dla własnego bezpieczeństwa musiałem dać stamtąd drapaka. Ty biegłeś? Ty? W sumie mówią, że sport to zdrowie. Powiedz to ludziom kontuzjowanym. Sport to zdrowie! Ha ha ha, bardzo śmieszne. Śmieszne? To są niepożądane efekty, które mają kobiety po 9 miesiącach. Postanowiłem wrócić tam kolejne nocy, by spróbować zapaść coś na kamerze. Oraz dowiedzieć się czegoś na jego temat. Więc wracam do lasu. Wiem, że coś wyskoczyło dużego. Nie wiem co to było, ale co mi tam? Wracam tu znowu, po co? Czemu by nie, nie? No to na miejscu. Czy ktoś tu jest? Oprócz mnie? Nie. Thank you.
Wróciłem tylko na sekundę. Odpowiedz tylko na pytanie. I to zwierzę, cokolwiek to było tutaj, to wy mnie na mnie nosiliście? To wy, tak? A co jeszcze to? Zwierzę. A co to było za zwierzę? To był strażnik? Jakiś wasz? Tu tylko odpowiedź idę. A za bardzo męczyłem bułę. Trzymajcie się. Do widzenia. Poszłem odpowiedzi, którą szukałem. Czyli było tak, jak podejrzewałem. To niego na mnie nasłali, bo zakłóciłem ich spokój. Ty kochasz wszystkich, wkurwiec. Masz do tego talent. Moje lekcje jednak nie poszły na marne. Teraz już wiecie, komu podziękować. Dzięki, bo nigdy nie zapala mnie gaz. Zalety bycia demonem. Dobra, chcecie to sam? Morda, mordo. Ja to powiem za ciebie. Skoro chcesz, to się nie wpierdalam. Chyba, że do kotła szalik ulegi. A wy? Jeśli podoba wam się to, co robimy, zostawcie lajka, suba oraz dzwoneczek. Jeśli zauważycie coś, co ten gamon nie mógł przeoczyć, dajcie znać w komentarzach. Oraz nie zapomnijcie udostępnić tego dalej. A teraz chodźmy wszyscy do łazienki. Tam jest koks i są panienki. Gdy ma demonek za kamerą, czuję się jak gwiazda porno. Ja